Żadnych cyrografów z diabłem nie potrzeba, by czuć się dobrze bez względu na wiek. Potrzeba dobrej diety i ruchu. Jaworznicka Galena zaprosiła na kolejną akcję. Tym razem było to Expo Zdrowie, 19 lutego. Organizatorem tego pożytecznego spotkania była Jaworznicka Chrześcijańska Służba Charytatywna. Tak więc można było porozmawiać z lekarzem, ocenić swój wiek biologiczny, zmierzyć poziom cukru, zmierzyć ciśnienie i odkryć zasady zdrowego stylu życia. Andrzej Zastawnik z Jaworznickiej Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej jest weganinem. Czemu, jak przekonuje, zawdzięcza swoje dobre samopoczucie? Samopoczucie mam świetne. Zawsze mam humor, nie mam stresów. Mój stan zdrowia się w wielu wypadkach poprawił, mimo że wcześniej chorowałem na wiele chorób, takich jak cukrzyca. Na dzisiejszy dzień po 18 latach nie używam lekarstw. Poprawia się mój system, można powiedzieć, innych rzeczy zdrowotnych, takich jak żołądek, choroby krążenia się zmniejszają, ciśnienia, nie mam problemu z ciśnieniem, nie używam wielu, wielu lekarstw. Na spotkaniu można też było ocenić swój wiek biologiczny. W zależności od tego, jak człowiek traktuje swój organizm, wiek biologiczny może przewyższać wiek metrykalny lub być od niego niższym, czego należy sobie życzyć. Do obliczenia wieku biologicznego potrzebne są pewne dane. Wprowadzamy wiek, wprowadzamy masę ciała, tkankę tłuszczową, również wzrost. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna? Oczywiście te wszystkie dane są bardzo potrzebne do obliczenia wieku biologicznego. Ponadto wprowadzamy takie informacje dotyczące stylu życia. Zadajemy również takie pytanie dotyczące używek, alkohol, papierosy. Zadajemy pytanie dotyczące diety, czyli jak wygląda na przykład śniadanie, tak? Bo okazuje się, że śniadanie jest podstawowym posiłkiem dnia i w tym wieku biologicznym, w tym programie, który my wykorzystujemy, to pytanie jest bardzo ważne. Ważny jest również ruch na świeżym powietrzu, ale z tym świeżym powietrzem bywa różnie. Między innymi o tym, jak chronić się przed smogiem, opowiada Grażyna Kuczek, lekarz w zupełnie nowej dziedzinie, w medycynie stylu życia. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażu w Stanach Zjednoczonych. Jeśli pojawia się smog, to dobrze, że jesteśmy informowani o tym, że jest zagrożenie smogiem. Cóż możemy zrobić? Jeśli mamy możliwość unikać tych przestrzeni, ale to jest łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. Można zakładać skuteczne maseczki, znaleźć je i zakładać. Jednak to, co ja bym powiedziała, jest najważniejsze, to to, aby stosować zdrową dietę, która oczyszcza, pić odpowiednią ilość wody, która oczyszcza, zadbać o swoje narządy wewnętrzne, jak zdrową wątrobę, zdrowe nerki, które oczyszczają i w ten sposób zadbać o tą przestrzeń, która jest od nas zależna, aby nasz organizm, pomimo różnych zagrożeń, jednak nie cierpiał z powodu naszych złych wyborów. Jaworznianie licznie pojawili się na Expo Zdrowie. Widać, zabiegają o swoje dobre samopoczucie. Wypracowali też, jak zdradzili, własne sposoby na zdrowie. Trochę ruchu. Cały czas ruchu i to jest chyba najważniejsze. No dieta też, dzięki żonie. Zrezygnowaliśmy w dużej mierze z wieprzowiny, jeżeli to drób najczęściej. Ryby też. Herbatę z miodem i z cytryną, tak do posiłków, wody dużą. Mogę być zadowolona z siebie, aczkolwiek trochę powinnam zadbać. Na troszeczkę 2 kg jednak by trzeba zrzucić. Ruch staram się, ale też musiałabym troszeczkę jedzeniem podjadała między posiłkami, a to nie jest dobrze. Dodać należy, że pomiędzy posiłkami podjadać nie można. To prawdziwe zagrożenie dla wagi naszego ciała. Jadać należy posiłki małe, dużo warzyw i owoców, pijać dużo wody i gimnastykować się. Aktywność ponad wszystko, a moc będzie z Wami.